obchody gminne Dnia Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Duszu Narodowy połączone są z przekazaniem sprzętu ratownictwa medycznego zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości oraz sprzętu defibrylatory otrzymanego z Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Gminne obchody Dnia Strażaka przypadają w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla wszystkich Polaków to ważna i wielka rzecz. Pod zaborami strażacy ochotnicy czynili to, by Polska przetrwała w sercach, umysłach i postawach Polaków. Po zaborach niemal od podstaw pomagali budować nową, wolną, niepodległą ojczyznę poprzez propagowanie polskiej kultury, kultywowanie tradycji, udział w patriotycznych uroczystościach. Znamienne są słowa wypowiedziane przez Polaka papieża świętego Jana Pawła II podczas podróży apostolskiej do Polski w 1999 roku. Drogi Krzyżu, ducha nie gaście. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości dróg Grzegorz Babula złoży meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu i zostanie odegrany hymn państwowy. Proszę drucha Grzegorza Babulę o złożenie meldunku członkowi zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesowi zarządu oddziału powiatowego w Mielcu, Franciszkowi Augustynowi. Oddział baczność, ruchę w prawo. Baczność, na prawo, patrz. Nie wkaza się do końca, bo czas się biorą wola, będą je podaddziały, będzie się trzeba podać gasarza. Dziękuję. Proszę prowadzić dalej, zgodnie z ceremoniałem. Sposób. Proszę orkiestrę o zagranie hymnu państwowego. Serdecznie witam na apelu z okazji Gminnego Święta Dnia Strażaka Gminy Duszu Narodowej. Poszła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Strażaków pana Zbigniewa Chmielowca. Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jana Tarapatę. Zapraszamy panie Janie tutaj. Troszkę do słoneczka. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Mielcu Franciszka Augustyna. Członka Zarządu Głównego. Starostę Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymułę. Radnego Rady Powiatu Andrzeja Chrabąszcza. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu starszego brygadiera Stanisława Rączkę. Wójta Gminy Duszu Narodowej Andrzeja Głaza. Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Maziarza wraz z radnymi.
sekretarz gminy Tuszów Narodowy panią Renatę Paterak. Dyrektorów szkół oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy. Jarosława Marczewskiego, koordynatora ratownictwa medycznego. Zapraszam tutaj. Sołtysów wsi gminy Tuszów Narodowy. Prezesów, naczelników oraz druhny i druhów strażaków Ochotniczych Straży Pożarnej. Witam wszystkich zebranych. O zabranie głosu proszę Andrzeja Głaza, wójta gminy. Panie pośle, panie radny do sejmiku, panie starosto, wraz z radnymi, panowie prezesi, komendanci, panie przewodniczący rady wraz z radnymi, panowie duchowie strażacy. Zebraliśmy się dzisiaj, by świętować Dzień Strażaka, przeniesiony z dnia 4 maja na dzień dzisiejszy. Ale również zebraliśmy się po to, w zasadzie ten przeniesiony Dzień Strażaka jest po to, by dzisiaj przekazać wam sprzęt. Przekazać wam sprzęt, który będzie służył waszym jednostkom. I druhowie strażacy, w tym miejscu pozwólcie, że wyrażę wdzięczność, podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że otrzymaliśmy ten sprzęt, że otrzymujemy ten sprzęt. Jest dzisiaj z nami pan poseł Zbigniew Chmielowicz, który sprawami strażackimi zajmuje się od wielu, wielu lat. Teraz ma większe możliwości i wspiera nas i za to mu bardzo dziękujemy. Ale są również i nieobecni tutaj parlamentarzyści, tacy jak senator Zdzisław Pupa, tacy jak poseł Rafał Weber, jak europoseł Tomasz Poręba, też bardzo nas wspierający. Nie ma dzisiaj z nami pana marszałka Władysława Ortyla, ale jest za to pan radny do sejmiku Jan Tarapata, którym pan starosta Zbigniew Tyłów jest, nie ma komendanta wojewódzkiego, ale jego również należy wymienić, Andrzeja Marczenia. To są wszyscy, jest komendant powiatowy, Andrzej Rączka, pan prezes Stanisław Rączka. Andrzej to był mój kolega, dlatego mi się tak byli. Chodziliśmy razem do szkoły. Jest pan Franciszek August i wam wszystkim serdecznie składam wyrazy wdzięczności i podziękowania za to wsparcie, za to pomoc. I jak to mawia jeden z zacnych naszych proboszczów, kto dziękuje, to dwa razy prosi. Więc my również mamy potrzeb jeszcze wiele i uśmiechamy się do was, wspierajcie nas, bo warto. Bo na nic ten czysty sprzęt, ten piękne samochody, to wszystko, co otrzymujemy, czym pracują druhowie strażacy, jakby nie wy. Wy, druhowie strażacy z poszczególnych jednostek. I nie są to puste słowa, które mówi się w Dzień Strażaka, żeby to było ładnie. To są fakty. Na was można liczyć w tych sytuacjach, kiedy jest zagrożenie zdrowia, życia, ale również na was można liczyć w wszystkich uroczystościach patriotycznych, katolickich, wszystko, co organizujemy na terenie gminy. I za to ja w imieniu własnym, w imieniu wszystkich mieszkańców składam wam niskie ukłony i serdeczne, serdeczne podziękowania. Dziękuję wam za waszą pracę, za wasze zaangażowanie, za to, co czynicie dla nas wszystkich. Druhowie strażacy, pozwólcie, że w tym miejscu, w tym dniu przełożonym święta, złożę wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście składam wam życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, opieki świętego Floriana, a macie wspaniałego patrona, który zobowiązuje. On oddał swoje życie za Chrystusa. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, ale
Na pewno jest potrzeba obrony dekalogu Ewangelii. I to również na was spoczywa, na waszych panach. I za wszelką waszą pracę, działalność społeczną, jeszcze raz serdeczne podziękowania. Pozwólcie, że za długo nie będę mówił, bo dość gorąco. Wszystkiego dobrego. Szczęść wam Boże. Dziękuję panu wójtowi. Szanowni państwo, z okazji Dnia Strażaka przyznane zostają medale dla druhów strażaków za długoletnią i wzorową służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Proszę drucha Kazimierza Nowaka o odczytanie uchwał o nadaniu medali za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki wzorowy strażak. Podejdziemy. Baczność. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr 12/28/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 roku złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie Jan Harsze, OSP Malnie Piesze, Zenon Paterak, OSP Sarny, Antoni Pieruk, OSP Dębiaki. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie Piotr Duszkiewicz, OSP Malnie Piesze, Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszu Narodowy, Piotr Graniczka, OSP Worki, Stanisław Sowa, OSP Ławnica. Brązowym medalem zasługi dla pożarnictwa druhowie Marcin Konefał, Borki Niesińskie, Artur Lodarski, OSP Ławnica, Kamil Mierzwa, OSP Malinie II, Tomasz Zieliński, OSP Sarny. Podpisał prezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie Janusz Konieczny. Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu nr 1/2018 z dnia 26/04/2018 odznaką wzorowy strażak zostali oznaczeni druhowie Bartłomiej Burchardt, OSP Borki, Rafał Sowa, OSP Ławnica, Robert Surowiec, OSP Ławnica, Marcin Zieliński, OSP Sarny. Podpisał prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu, druh Franciszek Augustyn. Odznaczeni złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa przed front szyku wystąp. Posła na Sejm, pana Zbigniewa Chmielowca i członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych, prezesa Zarządu Powiatowego w Mielcu, Franciszka Augustyna. Wyróżnienie do szyku stąd. Odznaczeni srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa przed front szyku wystąp. Odznaczeni do szyku stołu.
Oznaczeni brązowym medalem za zasługi dla poznanictwa przed Frontseku Festo. Odznaczeni oznaką Zorowy Strażak przed Frontseku Festo. Wyróżniali do szyku stąd. Powiedziałem spoczy. Gratulujemy odznaczonym i życzymy ich kolejnych sukcesów oraz osiągnięć w angażowaniu się na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. Prosimy o brawa. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości oraz defibrylatorów otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz mamografii 100 lat Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie mieleckim zakupionych przez wójta gminy Tuszów Narodowej. Sprzęt zostanie przekazany przez pana wójta gminy Andrzeja Głaza oraz radnego sejmiku Jana Tarapatę. Ja bym zaprosił do przekazania również sprzętu pana posła Zbigniewa Chmielowca i pana starosta Zbigniewa Chmielowca. A jeżeli już jestem przy głosie, pozwólcie panowie, że w imieniu wszystkich odznaczonych serdecznie podziękuję, pogratuluję wszystkim tym, którzy zostali odznaczeni, a swoje odznaczenie to przyjmuję jako wyróżnienie, zaszczyt, ale również jest to odznaczenie nie tylko dla mnie, ale dla mnie wszystkich z Urzędu Gminy, prezesa, na komendanta gminnego, którzy pracują na rzecz ruchu strażaków, którzy wspierają. I wam za to serdecznie dziękuję. To jest również wasze odznaczenie. Dziękuję pięknie. Proszę prezesów lub naczelników o podejście po odbiór nagród. W kolejności OSP Babicha. Proszę podejść. OSP Borki Nizińskie.
Gratuluję serdecznie. OSP Czajkowa. Gratuluję serdecznie. OSP Dybiaki. OSP Grochowa 1. Gratuluję serdecznie panu pośle. Nie, służy dobrze. Gratuluję. OSP Józefów. OSP Ławnica. Gratulujemy serdecznie. OSP Malinie 1. OSP Malinie 2. Cięższe to nie chcą. Żeby darto mieli dostać, tak? To jest od razu. Tak. OSP Sarnów. Kolejna Jana. Gratulujemy serdecznie. OSP Tuszów Narodowy. Gratulujemy i dziękujemy. Na was, na waszych barkach spoczywa. Jeszcze to muszę powiedzieć. Wszelkie uroczystości. Po odbiór defibrylatorów proszę. OSP Jastrzany. Co? To jest... Aha. Obyście Jastrzanego nie używali, ale jak było potrzeba, to niech się przyda. Gratuluję pięknie. Tak, gratuluję. Urządzenie na półkę mam. Od kurza klasorowy. OSP Grochowe 2. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Życzymy wszystkiego dobrego. Urządzenie leży w bezpiecznym miejscu. Dziękuję. Może i racja. Nie używamy. Dziękuję bardzo. Prosiłbym teraz dwóch strażaków, bo czym możemy ofiarodawcom podziękować? Gromkie brawa. Proszę Państwa, ze względu na warunki atmosferyczne przechodzimy na salę. Tam będzie można zabrać głos, jak się kto będzie chciał, jak to dopuszczą. Proszę dowódcę uroczystości o złożeniu medulku o zakończeniu uroczystości. Patrz coś. Na prawo. Patrz.
dziękuję, proszę zakończenie. Augustynowi i na końcu waszemu wójtowi razem z przewodniczącym rady oraz radnymi. Pomimo trudnej sytuacji oszczędzą środków finansowych na to, by wspomagać ochotnicze straże pożarne. Ja chciałem państwu uświadczyć, że na ochotnicze straże pożarne z roku na rok jest coraz więcej pieniędzy. Nie jest prawdą, że tych pieniędzy jest mniej. 500 milionów złotych w ciągu 4 lat z ustawy modernizacyjnej, 100 milionów, z czego 8,5 miliona trafiło na Podkarpacie z Funduszu Sprawiedliwości i w ostatnim tygodniu decyzja prezesa Narodowego Funduszu PESA Wojewódzkiego Funduszu na Podkarpacie trafia na dopłaty do samochodów blisko 6,5 miliona złotych. Środków finansowych jest zdecydowanie więcej i między innymi beneficjentem tych środków jest gmina Tuszów Narodowy, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję panu wójtowi, wszystkim radnym, bo bardzo często jesteśmy z Andrzejem wójtem w kontakcie. Te życzenia dla was, dla waszych rodzin składam od siebie oraz nieobecnego dzisiaj niestety posła Rafała Webera i senatora Zdzisława Kupy. Życzę wszystkiego najlepszego, jesteśmy do waszej dyspozycji. Ja powiem na koniec tylko tyle. Powiat Mielecki w tym roku jest największym beneficjentem środków finansowych z zewnątrz. Około 1 200 000 złotych. I to jest prawda. Oczywiście nam mówię o powiecie, nie o waszej gminie, ale wasza gmina będzie największym udziałowcem tych środków. Ja ze swojej strony deklaruję w dalszym ciągu współpracę z ochotnikami z całego powiatu mieleckiego, z panem wójtem, z panem starostą, z panem komendantem, z panem radnym, bo zawsze podkreślam, ja coś powiatowej mieleckiemu jestem winny. Z powiatu mieleckiego pochodzi moja małżonka, dlatego moja wdzięczność, żona jest niedaleko stąd, ale nie przyjdzie. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz serdecznie wszystkim gorąco dziękuję. Wam, waszym rodzinom, wszelkiej pomyślności i aby zawsze powiat mielecki omijały kataklizmy. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, w związku z tym, że ja wszyscy siedzą przy stole, to wszystkie krótko, wszystkie się śpieszy. Panie pośle, panie starosto, panie prezesie, panie wójcie, panie przewodniczący, panowie komendanci, państwo radni, drodzy duchowie strażacy. Rzeczywiście tutaj siedzimy w tym pomieszczeniu, gdzie rzeczywiście wszystkie siły, wszyscy ludzie, którzy chcą pomagać ochotniczej straży pożarnej uczestniczyli i dlatego ten budynek, to otoczenie tak wygląda. I tutaj chciałbym rzeczywiście podziękować panu posłowi, bo od wielu lat wspiera ochotnicze straże pożarne i ten rezultat jest widoczny, jeżeli jeździmy po powiecie mieleckim, bo widać, jak są ochotnicze straże pożarne wyposażone. Chciałbym tutaj podziękować panu staroście, panu wójtowi, bo rzeczywiście dba o to, aby ta straż pożarna gminy Tuszów Narodowy była na dobrym poziomie. Widać po samochodach, widać po sprzęcie. Dzisiaj też widzieliśmy, że nowy sprzęt dotarł do was, tylko trzeba się nauczyć z niego korzystać. Ja myślę, że wspólne działanie przynosi takie efekty, że naprawdę ochotnicze straże pożarne, a szczególnie tutaj w naszej gminie pracują na dobrym poziomie, niosą pomoc ludziom mieszkającym tutaj.
I myślę, że to jest niezmiernie ważne, że wspólnie jesteśmy razem. Dlatego z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim wszystkiego najlepszego zdrowia, wszelkiej pomyślności i żeby te działania, które prowadzi się zawsze, były bezpieczne. Proszę, dziękuję bardzo. Ja też przystąpię się bardzo krótko, bo naprawdę gorąco, jeszcze jedna impreza mnie czeka. Szanowny Panie Pośle, Panie Radny, Panie Wójcie, Panie Prezesie, Panie Komendancie, Szanowni Koledzy, Druhowie, Strażacy. Bardzo się cieszę, że dziś mogę być między Wami, mogę brać udział w tak pięknym święcie. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie pogratulować, szczególnie tym, którzy zostali dzisiaj nagrodzeni, wyróżnieni, oznaczeni medalami za Waszą ciężką pracę, za pracę na rzecz drugiego człowieka. My również, tak jak Pan Poseł powiedział, jako Starostwo Powiatowe dokładamy wszelkich sił i starań, żeby Was dostarczyć. 27 maja na Krymie było oficjalne przekazanie trzech urządzeń, modlą, agregaty, które trafiły m.in. na Waszą gminę. Gratuluję Wam tych sprzętów. Myślę, że kolejne takie posunięcia będą. Te środki zostały sfinansowane 50% z budżetu powiatu, 50% z Narodowego Funduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, również chciałem Wam przekazać informację, że jeden z praktycznie w całej Polsce, bo to był jedyny wniosek, system ostrzegania i alarmowania ludności. Widzimy, co się dzieje w terenie, jakie kataklizmy przechodzą nas. Póki co, mamy jak najdłużej, bo do końca życia obchodzimy, może być ruszyć. Dlatego 1 lipca zostanie otworzony już przetarg. Kwota około 3,5 miliona złotych, dofinansowanie 2 miliony 300 złotych. I tu dziękuję bardzo serdecznie koledze posłowi, który powiedział mi, w którym kierunku jest Warszawa. Bo gdzieś na nogach nie mogłaby skoczyć, ale mi przekazał nasz do Warszawy, żeśmy trafili. Dziękuję również wójtowi radnym, którzy pierwsi podjęli uchwałę w sprawie dofinansowania. Nie są to duże środki, bo około 30-20 tysięcy gminie dawały na to. Jedna gmina, która powiedziała, że nie. Za to, panie wójcie, żeście byli przychylni, że współpracujemy bardzo, bardzo serdecznie w imieniu własnym, w imieniu swojego zarządu. Dziękuję. Oprócz tego, co dla straży, robimy też dla Was, dla gospodarza. W tej chwili rozpoczęty jest piękny most, rozkopany, prace idą intensywnie. Myślę, że w niedługim czasie spotkamy się przy kolejnym pięknym moście. Piękny asfalt. Macie zrobione chodniki tu z panem sołtysem czy radnym rozmawiałem. Ponad 400 metrów, bo na tyle nas na tą chwilę stać. Ceny chodników, szanowni Państwo, bardzo drogie. Metr bieżący chodnika 1000 zł. Także jest to pozostawiona cena, ale na ile nas stać, na ile możliwości wspólnych z panem wójtem, takie zadania wykonujemy. Borki Niesińskie czekają na rozstrzygnięcie i dalsze tematy będziemy razem wspólnie rozwijać i prowadzić. Kończąc, życzę Wam miłego świętowania. Dziękuję Wam za Wasz wkład pracy, za Wasze zaangażowanie, bo straża nie bierze do nabudzenia, straża do poświęcenia. I tak się Wam wszystkim dobrego, proszę Boże. Szanowny Panie Pośle, Szanowny Radny Sejmiku Zachodniokarpackiego, Panie Starosto, Panie Wójcie, Panie Komendancie, Szanowni Druhowie Strażacy. Jestem niezwykle zaszczycony, że dzisiaj w takim dniu, na tej ziemi, na ziemi tuszowskiej, mogę tutaj zabrać przed Wami głos i podziękować za wszystko, za to, co robimy. Przecież to tak niedawno, obchodziliśmy 150-lecie powstania jednostek Straży Pożarnej Podkarpackiej. Dziękuję Wam za udział w uroczystości. Dziękuję Wam za udział w wszystkich uroczystościach i Państwo miałem kościelnych. Łącznie z pielgrzymką do Częstochowy. Za to wszystko, Szanowni Duchowie, dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają tą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję Panu Posłowi, dziękuję samorządowi województwa podkarpackiego. Dziękuję szczególnie samorządowi tej gminy, na czele z Panem Przewodniczącym i Panu Witowi, za wszelkie dobra, które strażacy otrzymują. Szanowni Panowie, bardzo, bardzo za wszystko dziękuję. Tutaj przy wszystkich bardzo pragnę gorąco podziękować Panu Staroście Powiatu Mieleckiego za ten sprzęt, który otrzymały jednostki. To jest 22 jednostki Powiatu Mieleckiego, które otrzymały sprzęt zakupiony przez Pana Starostę przy współudziale Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale również dziękuję za tą promocję i za współudział w drukowaniu monografii na 150-lecie
działalności Jednostki Straży Pożarnej. Panie Starosto, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Szanowni zebrani, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj wszystkim strażakom podziękować za to wszystko, co czynicie. Za tę służbę dla drugiego człowieka, za doniesienie pomocy. Ale tutaj, dzisiaj, jestem również zobowiązany podziękować tym, którzy myślą o przyszłości. Kiedy 2 tygodnie temu mówiliśmy o przeszłości jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, mówiliśmy o powstawaniu jednostek, o jubileusza, o tym wszystkim, co jednostki przez 150 lat tworzyły i do dzisiaj tworzą. Ale dzisiaj mówimy o przyszłości. I tutaj pragnę gorąco podziękować Komisji do Spraw Młodzieży na czele z tutaj spłodzącym stąd panem Marem Sieczką. Marku, dzięki ci za wszystko to, co robisz dla tych, którzy będą służyli za 10, za 15, za ileś lat. Za tych, którzy przejmą po nas. I dlatego dzisiaj tu mówimy o dniu dzisiejszym. Mówimy o sprzęcie, mówimy o samochodach. Ale tak samo mówimy o tych, którzy przejmą po nas rolę strażaka ochotnika. Rolę tego, który będzie bronił i bronił za ileś tam lat, by ta 105 lat nie stoją Straży Ochotniczej. Ale mam nadzieję, że to nie jest zakończenie. To nie monografia raz na zakończenie naszej działalności. To jest przeszłość, którą opisaliśmy. Ale następnie będą pisali tę monografię. Bo tak jak mówił święty Paweł, dopóki masz, dopóki czas macie, dobro czyńcie. I dlatego właśnie o to dobro, o to czynienie tego dobra proszę wszystkich tutaj obecnych i dlatego bardzo proszę wszystkich tych, którzy są z nami strażakami, którzy mają możliwości wspierania Ochotniczej Straży Pożarnej, o czynienie tego dobra dla tych jednostek, które są w potrzebie. Panie Wójcie, dziękuję za to wszystko jeszcze raz. Bo tutaj to ta gmina, która daje przykład innym gminom. To tutaj jest właśnie ta praca z młodzieżą. To tutaj się właśnie rozwija turizm wiedzy pożarniczej, konkurs plastyczny. To dzisiaj mam, w tej chwili miałem informację, że na finale krajowym turnieju wiedzy pożarniczej przedstawiciele z naszego terenu zdobyli w 3 grupach, w 2 grupach wiekowie 2 pierwsze miejsca. Pierwsza grupa 1 miejsce, 3 grupa 1 miejsce i w 2 grupie tylko jest no, wyjątek, że odebrano nam na Podkarpaciu to 1 miejsce. I dlatego dziękuję właśnie za tą pracę z młodzieżą, za ten konkurs plastyczny, za to wszystko, co tutaj samorząd czyni na dobra właśnie strażaków, tej najmłodszej. Panie Wójcie, jeszcze raz dziękuję. I proszę, proszę jeszcze raz wszystkich, którzy mają możliwości, proszę pana posła, proszę radnych, rady powiatu, radnych z Sejmiku i Zapodkarpackiego, o to wspieranie, o to czynienie i do dobra dla tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Panie starostwo, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko, co pan czyni dla nas i mam nadzieję, że wspólnie razem, tak jak poprzedni starostowie, również i pan starosta, również tyle dobrego czynił i mam nadzieję, że będziemy wspólnie razem działali dla dobra mieszkańców nie tylko tej ziemi tuszowskiej, ale całej ziemi mieleckiej, czego wam, szanowni duchowie, gorąco życzę, niech święty Florian czuwa nad nami strażakami. Szczęść Boże. Szanowny panie pośle, panie radny, proszę panie, panie prezesie, zaproszeni goście w różnych duchowych. Ma być krótko, więc dosłownie kilka zdań. Jako nadzorujący organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu mieleckiego chciałem wam przede wszystkim podziękować za współpracę podczas działań ratowniczo-gaśniczych w ostatnim roku. Dziękuję wam również za podnoszenie kwalifikacji na różnego rodzaju kursach, szkoleniach organizowanych zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i w zewnętrznych ośrodkach, między innymi za ratownictwo medyczne, także te ufundowane przez Ministerstwo Spraw Sprawiedliwości torby medyczne jak najbardziej się przydadzą. Dziękuję za angażowanie młodzieży w pożarnictwo, za wspieranie młodzieżowych drużyn pożarniczych, za organizowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych, za umożliwienie młodzieży działań ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję również za współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych w roku ubiegłym, akurat nie było o tym wspomniane. Pan prezes wspominał o Komisji Młodzieżowej, ale tylko wielkie słowa i pokłony w kierunku jednostki z Malinia, która no, współorganizowała te zawody w roku ubiegłym.
Gratuluję wszystkim odznaczonym zarówno oznaczeniami korporacyjnymi, jak i oznakami zarobi strażak. Myślę, że te oznaczenia one nie są celem samym w sobie, ale na pewno pozwalają uwierzyć, że to, co robicie dla siebie, dla swoich społeczności lokalnych, dla swoich jednostek ma sens i przynosi tylko i wyłącznie pożytek. Także jeszcze raz dziękuję za współdziałanie. Gratuluję tym wszystkim, którzy otrzymali dzisiaj odznaczenia i liczę na dalszą owocną współpracę. Dziękuję za uwagę. Szanowni zaproszeni goście, na czele z panem posłem, z panem radnym, panem wójtem, komendantami, kolegą starostą, szanowne druhny i druhowie. Wszystkim chciałbym podziękować panu posłowi i powiedzieć tak, nieważne od tego, kto rządzi w powiecie, poseł zawsze z wielką życzliwością i sympatią do naszego powiatu podchodzi i podchodził będzie. I ten dług wdzięczności, o którym powiedział, spłaca w sposób widoczny i odczuwalny przez mieszkańców powiatu mieleckiego. Także Zbyszku serdecznie dziękuję, a powiem też, bo powiedziałeś o tym powiecie mieleckim, że najwięcej otrzymaliśmy. Też powiat szczególny przez swoje położenie generuje szereg zagrożeń większych i innego rodzaju jak w innych powiatach, a więc on wymaga szczególnego podejścia i wsparcia. My organizacyjnie jesteśmy świetnie przygotowani, natomiast zawsze brakuje tego sprzętu, żeby iść równolegle z tymi zagrożeniami, a nawet je o pół kroku wyprzedzać, żeby można było nimi zarządzać w sposób optymalny. Szanowne druhny i druhowie, to co powiedział dzisiaj też prezes Augustyn, zaszczytem jest uczestniczyć dzisiaj w waszym święcie, być razem z wami, mieć możliwość skierowania paru słów. O każdej organizacji, o jej sile decydują ludzie. My mamy to wielkie szczęście w powiecie mieleckim i tu w gminie Tuszowskiej, że mamy wspaniałe druhny i druhów strażaków. Bardzo zmotywowani. Kiedyś znany Polak, filozof Tadeusz Potarbiński powiedział takie znamienne słowa. Do tego, by działo się dobrze, potrzebne są młode ręce i stare głowy. Proszę Państwa, my mamy, ta zasada ma świetne odzwierciedlenie w naszych jednostkach. Mamy młodych strażaków, młode druhy, gotowe do podejmowania nowych wyzwań. Mają tą młodzieńczą witalność i energię, ale mamy również doświadczonych życiowo druhów strażaków, którzy przeszli już nie jeden chrzest i tą swoją wiedzą, tym doświadczeniem wspierają młodych. I dzięki temu nasze straże są takie mocne i dzieje się w nich dobrze. Za to wszystko, co czynicie dla nas, mieszkańców, serdecznie dziękuję. Dzisiaj wszystkim wyróżnionym, odznaczonym serdecznie gratuluję. Te oznaczenia są wyrazem uznania, ale również są olbrzymim zobowiązaniem dla każdego z was, żeby podejmować tą służbę jeszcze lepiej, na wyższym poziomie, być jeszcze lepszym profesjonalistą. Myślę, że tak będzie, bo znam was. Życzę wam przede wszystkim, moi drodzy, abyście zawsze tą służbę mieli bezpiecznie, żebyście zawsze szczęśliwie z tych akcji ratowniczych wracali. Życzę wam tego, aby mieszkańcy powiatu, którzy korzystają z waszej pomocy, zawsze otaczali was szacunkiem, miłością i wszelką życzliwością, bo na to po prostu zasługujecie. Władzą gminy na czele z panem wójtem, z panem przewodniczącym, radnymi również chciałem bardzo serdecznie pogratulować i podziękować, bo rzeczywiście widać tą olbrzymią troskę władz o to, aby ten klimat wokół straży pożarnych był jak najlepszy, żeby te straże były atrakcyjne dla młodych ludzi, żeby wstępowali w szeregi ochotniczej straży pożarnej. Naprawdę wielka sprawa i uznanie panie wójcie, panie przewodniczący i cała rado gminy Tuszów Narodowych. Wszystkiego dobrego, druhowie strażacy, miłego świętowania. Serdecznie podziękuję za te wszystkie ciepłe słowa, które padły pod adresem Urzędu Gminy, bo osobiście dziękuję pięknie i pozwolę sobie jeszcze jedno serdeczne podziękowanie
podziękowaniem do Ochotniczej Straży Pożarnej z Kruszowa, na czele tutaj z nowym prezesem, prezesem gminnym, ale również prezesem jednostki. To na was rozpoczywają te wszystkie uroczystości, generalnie, które się odbywają, i te patriotyczne, i te tutaj strażackie. Dziękuję naprawdę serdecznie, dziękuję pięknie. A dziękuję brawami. Bardzo mocno współpracuję ze Stowarzyszeniem Kruszowska Ścieżka, które nam przygotowuje różne posiłki dla nas, bardzo dobre, więc również bardzo proszę o prawa Rady Państwa i Gminy Niewida. Przekazałem listę gratulacyjnego tam na polu, więc pozwolę Panie Prezesie, że na Twoje ręce jeszcze przekażę Ci list gratulacyjny. Dla wszystkich nowych słuchaczy.